Dlaczego do dzisiaj nie są ukarani ci, którzy mordowali robotników w roku 70? Dlaczego nie są ukarani winni stanu wojennego? Dlaczego nie są ukarani winni setek i setek zabitych w tym czasie? Więc to jest wymiar zarówno jednostkowy, codzienny, indywidualny, ludzki, nieszczęść setek i tysięcy ludzi, których niesprawiedliwość dotyka tak, że uniemożliwia im normalne życie, jak i dosięga to wymiaru narodowego, państwowego i z tego punktu widzenia ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, jeżeli ojciec pozwoli. Otóż tak się złożyło, że dosłownie kilka dni temu, w przeddzień przyjęcia decyzji przez Sejm o uchwaleniu ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, ta tak zwana opozycja zakwestionowała zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo państwa, zwłaszcza na armię. Tych wydatków, co do których zobowiązaliśmy się podczas szczytu NATO i dzięki którym mamy w Polsce osłonę wojsk sojuszniczych przed ewentualną agresją ze wschodu. Panowie Mroczek, pan Siemoniak i inni zakwestionowali te wydatki. Powiedzieli, nie chcemy większego bezpieczeństwa, nie chcemy silnej armii, nie chcemy obrony terytorialnej, nie chcemy całych tych zmian, które sprawiają, że Polska zaczęła być szanowana militarnie na świecie i stała się rzeczywistym partnerem innych państw NATO i uzyskała tak olbrzymie korzyści w wymiarze bezpieczeństwa. Oni jawnie to kwestionują w sytuacji, w której narasta zagrożenie ze wschodu, w którym narasta zagrożenie związane czy z ćwiczeniami Zapad, czy teraz z manewrami chińsko-rosyjskimi na Bałtyku. Oni jawnie stają przeciwko wzmacnianiu polskiej armii. Czy to, co się dzisiaj stało, wspiera takie zachowania? Czy odwrotnie, czy te zachowania powstrzymuje? No widać przecież z reakcji, że to zostało przyjęte jako nasze ustępstwo z podstawowych interesów państwa polskiego. Dlatego powtarzam, my się na pewno nie ugniemy. Zrobimy wszystko, żeby te reformy zostały zrealizowane. Panie ministrze, wspomniał pan czarne postacie kart historii naszej ojczyzny, między innymi Jaruzelskiego, Kiszczaka. Czy te osoby zostaną pozbawione stopni generalskich? Proszę ojca, no dotknął ojciec bardzo istotnego punktu. W dniu dzisiejszym do tego trzeba wyroku sądu. W dniu dzisiejszym do tego potrzeba wyroku sądu. Tak, dlatego że cały system został zorganizowany w ten sposób, że każda sprawa, bez względu na to, czy indywidualna, społeczna, gospodarcza, polityczna, systemowa, wszystko ostatecznie jest rozstrzygane przez sądy. I jeżeli te sądy są kastą, jeżeli te sądy można załatwiać w swoim kółku na telefon, jeżeli można negocjować z sędziami Sądu Najwyższego, jak to ma wyglądać i robią to ludzie, którzy brali łapówki za to, to wtedy także podstawowe sprawy są zależne od układów mafijnych, są zależne od bezprawia. Panie ministrze, dzisiaj także liczne spotkania w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, także spotkanie pani premier, marszałków Sejmu i Senatu z panem prezydentem. Czy już państwo zdołaliście wypracować scenariusz kolejnych działań, które muszą koniecznie zostać podjęte, aby rzeczywiście uzdrowić wymiar sprawiedliwości w Polsce? Ten scenariusz skupia się wokół tego sformułowania, które pani premier dzisiaj przekazała opinii publicznej, podkreślając raz jeszcze, jak ważna jest reforma sądów i reforma wymiaru sprawiedliwości dla możliwości przemian w Polsce i utrzymania tych korzyści, jakie już zostały zrealizowane, a skupia się to w słowach na pewno się nie cofniemy. Ja chciałbym przeprosić i ojca, i wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, że nie przedstawimy
teraz szczegółowego harmonogramu działań, ale zapewniam, że został on przygotowany i będzie realizowany. Ale żyjemy w czasach, w których każde nasze słowo jest nie tylko bardzo obserwowane uważnie, ale też traktowane jako punkt odniesienia do działań przeciwnych, jako punkt wyjścia do przygotowań, które mają uniemożliwić nam skuteczne przeciwdziałanie złu, skuteczne przeciwdziałanie niszczeniu Polski. Dlatego czyli też cel znany, nie będziemy, a karty w ukryciu. Dlatego też nie będziemy wykładali publicznie w dniu dzisiejszym całego scenariusza, ale on jest przygotowany. Panie ministrze, militarne bezpieczeństwo Polski, bardzo ważna sprawa na początku rządów, także szefostwa pana ministra w resorcie obrony narodowej, wzmocnienie wschodniej flanki NATO. To się dokonało. To się dokonuje. To się dokonuje, proszę ojca. To się dokonało, oczywiście tej decyzje szczytu NATO miały olbrzymie znaczenie, ale też miejmy świadomość, że to, co od czasu szczytu NATO, czyli od roku wydarzyło się na obszarze, o którym mówimy, dalece przekroczyło decyzje szczytu NATO. Nie ma co do tego wątpliwości, że zarówno wojska amerykańskie, będące wynikiem porozumienia indywidualnego między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak i stopień wzmocnienia wschodniej flanki przez NATO jest dużo głębszy, szerszy i istotniejszy niż początkowo zakładano, że nasi partnerzy zachodni, ale tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że głównie Stany Zjednoczone, czemu dał wyraz pan prezydent Trump w Warszawie, dzięki skutecznej polityce Polski zdali sobie sprawę, jak wielkim zagrożeniem jest agresja rosyjska i destabilizacja całej Europy realizowana przez Federację Rosyjską. Zarówno przy użyciu nacisku wprost militarnego, jak i przy użyciu zwłaszcza dezinformacji, no, która święciła triumfy także w Polsce, przecież w ostatnich dniach i tygodniach mieliśmy do czynienia i mamy do czynienia ciągle z nieprawdopodobnym nasileniem wojny hybrydowej, dezinformacyjnej, gdzie prawdę przedstawia się jako kłamstwo, a kłamstwo jest przedstawiane jako dobro. Podam przykład, który myślę dobrze to obrazuje. Gdy dzisiaj udawałem się na ulicę Nowogrodzką do siedziby Prawa i Sprawiedliwości, przywitała mnie, nie tylko mnie zresztą, innych kolegów, także grupka, która krzyczała przez chyba 6 megafonów, bo to niosło się niesłychanie daleko, chociaż ludzi było bardzo niewiele. Pod naszym adresem Targowica. Ludzie, którzy działają na szkodę Polski, którzy byli związani z działaniami na rzecz pana Putina, którzy dążyli do tego, żeby nie badać dramatu smoleńskiego i to uważają za rzecz najważniejszą, którzy nas oskarżali o to, że jesteśmy antyrosyjscy, dzisiaj nas nazywają Targowicą, czyli nam przypisują te cechy, które w istocie oni posiadają i oni realizują. Gdy zaś wyjeżdżałem po kilku godzinach, już po informacjach na temat decyzji pana prezydenta, witały mnie miłe oklaski, będziesz siedział. A więc jak widać, to rzeczywiście złagodziło stanowisko, doprowadziło do wyrównania nastrojów, opadnięcia fali agresji i tak dalej. No tak nie jest. Tak nie jest. Ta agresja wzrasta. Ja się specjalnie więzienia nie boję. Mam za sobą dostateczne w tej materii doświadczenie, więc to mnie specjalnie nie przeraża. Za to nie ma wątpliwości, że to są zachowania, które mają stworzyć wrażenie, doprowadzić do pewnego rodzaju presji psychicznej, które mają zastraszyć, mówiąc wprost. I to pan Schetyna tego nie ukrywał. On przed głosowaniem przecież nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości wprost powiedział, ci posłowie, którzy będą głosowali za tymi reformami, zostaną ukarani. Tych posłów my postawimy przed sądem. My tych posłów wsadzimy do więzienia. A więc mieliśmy do czynienia wprost z atakowaniem, straszeniem funkcjonariuszy publicznych, ograniczaniem naszego mandatu, groźbami
karalnymi. To jest właśnie sposób działania tych ludzi. Próbuje się wymusić na przedstawicielach narodu, realizujących wolę, jak trafnie ojciec powiedział, wolę wyrażaną przez pokolenia Polaków, żeby wreszcie prawo było prawem, a sprawiedliwość sprawiedliwością. Próbuje się zmusić nas od odstąpienia od tego celu groźbami, przymusem, presją. Albo taka schizofrenia, panie ministrze, działacze systemu komunistycznego, reżimu komunistycznego krzyczą i pokrzykują słowami solidarność, prawda?